Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Timberwood. Chociaż Timberwood kiedyś chyba też jakaś gra taka była. Kochani, ostatnio skończyliśmy na tym, że zapomniałem się z odcinkiem i zaczęliśmy sobie tutaj grzebać, już mamy dosyć sporą tą osadę naszą. Ale tak, ja to sobie usunę. O, muszą być oddzielone rogatką, czyli muszą być. No dobra, nie chcecie w ten sposób? Spoko. Bezrobotni, 1. Migracja populacji. Dorośli, 20. Dorośli. Dobra, na razie dwóch do dzielnicy drugiej. Oni idą tutaj. Urząd dzielnicy. Tam jest 1. Kolejna susza? Kolejna susza. Szedł Sasza suchą szosą. Dobra, to ma być ważny priorytet. I ty masz zbierać drewno. Ponieważ tu nie ma za grosz drewna. I ścinamy sobie te drzewka. Ja potem wyemigruję jeszcze bez problemu z tej strony. Urząd tego, że nawet jeden starczy bez problemu. Jeden wystarczy i tutaj kolejnych dwóch wysielamy do dzielnicy drugiej. Bo ich tam jest za mało, ewidentnie. Panowie, róbcie. Walcie. Itp. Itd. I tak, z racji tego, że mamy tutaj w sumie 153 drewna, ja bym zaczął inwestować w mosty. W mosty, bo tu jest sporo tego. A nie mamy jak przejść. Forma. Podwyższona platforma, metalowa platforma. Most wantowy. Ohoho. Za mało punktów nauki, ile ty potrzebujesz? 100? No, mam tylko 63. Kurde, no. No trudno. Czy gdzieś już jest? O Jezu, zębatki są potrzebne, o fuck. Tu irygacja, ale tu nie musicie robić, panowie. Teraz chyba zrobimy migrację. Już bym przesadził. Tu nie ma w ogóle, kurde no. Przesadziłem chyba z tą migracją. Chyba trochę przesadziłem. No, chłopaki, zbierać. To wiecie co? Na razie, póki jeszcze nie mamy tych zębatek, anulujmy sobie to. I tak tego nie zrobimy w tej chwili. I tak tego w tej chwili nie zrobimy, a przynajmniej te małe zbiorniki na wodę się przydadzą. W mały, ale jakiś sposób się przydadzą. I teoretycznie możemy zrobić sobie tutaj drugi posterunek na drwala. No właśnie, ale jak na przykład przenieść jakiekolwiek surowce? To jest pytanie. Tu mamy sporo tego. I to jest słabe, że oni sobie tego nie przerzucają wszystkiego na przykład na drugą stronę. Osiem na 12. Nam się pić chce. Migracja wszystkich. Czekajcie stąd. Niech tu nie będzie nic w tej chwili. Bezrobotnych 3. Oj, dobra. Po suszy dopiero się to ogarnie wszystko. Mamy problem.
Mamy naprawdę duży problem. Tu sobie można już skasować to cięcie. Okej. Oj. Wróćmy tu wszystkich, którzy są dostępni. Naprawdę bardzo się przyjemnie tu gra. Jest mega relaksująca. I ciekawe, jak ta susza się w tej chwili zachowa podczas naszej nowej tamy. Wszyscy napici, wszyscy. Ta wytwórnia zębatek by też była spoko. Tylko tak, ona też potrzebuje prądu. No ale nie ma innej opcji, musimy to zrobić. Klikniemy to tu. I z mocy sobie ogarniemy to w ten sposób. Susza nastała. Tak, to usuńmy sobie. Bo tu i tak mamy to. A tu sobie wrzucimy ten trójnik, który nam to... Rzecz jasna. O, właśnie tak. Pozwoli na pracę. Tyk. To najniższy priorytet, to ma mieć najwyższy priorytet. W sumie najpierw to, potem to. I to też najwyższy. Tego w ogóle nie róbcie. I zaraz zakasztanicie i będzie problem. No i patrzcie, woda stoi. A jest już susza. Na najniższym pułapie stoi, ale stoi. Tutaj pięknie się zatrzymało. I mamy wodę. Mamy non-stop wodę. Nic nam w tej chwili nie zabrakło. Jesteśmy uratowani. Brak mocy w budynku, ale to przez jeden główny powód, bo jest wyłączony. Tylko czemu to nadal nie działa? Ej. No właśnie. A, bo rzeka nie płynie. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale rzeka nadal nie płynie. Dobra, akurat sobie dokończają wszystko. To nie jest problem. I głównie teraz wyżywamy z jagódek, z tego co widzę. No ale spoko, woda jest, wszystko jest. Nie mamy na co narzekać. To możemy usunąć w tej chwili. Wszystko nam żyje. No, chłopaki, dokończcie to. Najwyższy priorytet. Ale nie mamy desek. Nie mamy desek. Musimy i tak czekać na koniec suszy. I tak czekamy, i tak czekamy. Wiecie co? Rozplanujmy sobie to mniej więcej, jak to ma wyglądać. W teorii możemy sobie zrobić tutaj te platformy. Nie mamy chyba... No tak, nie mamy punktów nauki. Jak te chatki? Chatki pozajmowane wszystkie, no prawie wszystkie. Więc tak, ja bym tutaj zrobił całkowicie domki. Bo potrzebujemy jak najwięcej ludzi. Tylko może jakieś większe? Podwójny dom? To 50-250. Wiecie co? Skoro mamy 7 bezrobotnych, to ja bym zrobił więcej może naukowych tych rzeczy. 12. To spoko. To nam nie szkodzi w żaden sposób. A chłopaki będą mieli zajęcie.
Czemu oni tego nie robią? Halo, proszę to robić. Potrzebujemy naukowców. A wy macie deski. A, to dobra. Jakby macie deski, to luz. No ale i tak przydałoby się jednak zrobić więcej tego, tych punktów nauki. Mamy sporo bezrobotnych, więc bez problemu. Tragarzy więcej, dobra. Tu jest już 7 na 12, 8 na 12 nawet. Płód nam trochę zejdzie, ale to też nie jest problem. I w ogóle wiecie co? Można by było sobie zrobić tutaj te dwa stanowiska drwali. Albo przynajmniej jeden. A przynajmniej jeden, bo widzę, że tu już jest sporo odległości, jeżeli chodzi o zbieractwo. No, chłopaki ścinają. Dobra, punkty nauki lecą. Fajno, fajno. Tu już też leci, widzę 6 na 12 kłód. Susza się zaraz skończy, no ale jak widzicie, mamy już teraz bez problemu to porobione. Woda nam nie spływa. Jeszcze więcej punktów nauki. Non-stop mamy pełne gadzie. Tak się nazywa. No, zbiorniki z wodą. 23, ale już coś delikatnie spada. Coś delikatnie spada. 45% produktywności. Desek woda rąbnie. Już leci, dobra. Już tą suszę mamy z głowy. To jeden. Nowe domostwo możemy zrobić, potrójny dom. Jeszcze nie. Jeszcze niestety nie. Ale możemy sobie zrobić pierwsze mosty. Odblokuj sobie to. O, w ten sposób. Ej, no co to? Czemu my tego nie możemy w ten sposób zrobić? Halo? No i co teraz? I co teraz, kurde, no? Tędy most. Lecki kłody, wszystko się produkuje, fajnie, super. Więc teoretycznie możemy zacząć już powoli zmieniać sobie zbiorniki. Mamy pierwsze tryby. Drewno również mamy 212 sztuk, więc też jest spoko. Woda, duży zbiornik na wodę. Gdzie je zrobić? Nie wiem, czy dopiero tego nie zrobię tutaj przy farmach. To by było spoko. Chyba, że tutaj tamę po prostu zrobić. Metalowa platforma, podwójna. Chyba te platformy muszą być. No chyba te platformy muszą być. Rejzonka jest sporo. Już nie musimy o to martwić. Mamy 100%. Jak ten most wygląda? No tak powiem 2 na 10. Ale most niech was... No.
No nie da się tego zrobić w ten sposób. Niestety się nie da zrobić tego w ten sposób, no ale to bez sensu trochę. To jest trochę bez sensu. Chyba, że na przykład... Też nie. To też tak nie działa, jak myślałem. Dobra, pomost. Platforma. Pykniemy sobie to w ten sposób. O nie! Nie chciałem tego tak zrobić. Anuluj. Konstrukcję. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk i pyk. Będzie most jak ulał. Tu w ogóle już chłopaki nie pracują. Nie widzę, żeby pracowali. Tak samo tego nie ścinają, nie wiem czemu. Dużo w ogóle tu potrzeba? Po 2 i 4. Dobra, nie jest jakoś tragicznie. Nie jest tragicznie. Zębatki się robią, więc luz. Mogliśmy tu kolejną tamę walnąć, no ale... Już bez przesady. I tak, jeżeli chodzi o tą sferę... To tu bym chciał zrobić domostwa. To takie duże domostwa. Bo w ogóle już możemy chyba robić te domostwa, prawda? Jeszcze nie. 150 i 250. To ja bym wolał jednak te... Większe zrobić. Potrójne domki. Bo te podwójne takie mech. To jednak nie jest to, co chciałem. Tak mieszkańców to jest mało. O, nowe bobry przyszły na świat. Ale was tu malutko. Ja tu mogę zrobić to w ten deseń, nie ma problemu. Porobić wam tutaj jeszcze te wejścia na górę. Pyk, pyk, pyk. O nie, zepsułem sobie kamerę. O nie. O, trochę lepiej. Ale nadal to nie jest to samo. To nie jest to samo. Dobra, pyknięte. Tu już jest most prawie, że do połowy zrobiony. Ile brakuje? Już mało. Pracuj, pracuj. Zrobiony mościk, dobra. Pyknięte. No serio, myślałem, że ten most będzie jakoś inaczej wyglądał. Myślałem, że ten most będzie inaczej wyglądał. Dlaczego oni nie ścinają? A, bo oni nie mają już gdzie składować. Takie buty. No dobra, skoro tyle tego macie, ja was stąd usunę. Usuń budynki. A tu daj tylko ścieżkę. Mamy jednego bezrobotnego, ale to też nie jest problem. Oni sobie zaraz gdzieś pracę znajdą. 89, 180, luzik. Tych desek może troszeczkę więcej zrobił, co wy na to? A to leśnika to nie, tartak. Pykniemy to tak. Dalej. Jeszcze dalej, dobra. I tak, teraz to trzeba niestety rozebrać. Innej opcji nie widzę. Ale ten chłopak już zrobił ten budynek. Tak mają swoje te priorytety inne. Jeszcze 5 tailsów. Sparowany budynek? Jak to? A, schodów nie ma zrobionych jeszcze.
Gdybym tego jednego bezrobotnego zrobił, wsadziłbym go tutaj. Dajcie te kłody, chłopaki. To w ogóle jakby delikatnie tej wody podlać, to by potem taka fajna oaza się stworzyła. To niby też nie jest zła miejscówka, jeżeli chodzi o bazę, tylko to jest problem do wody niestety. Problem z wodą. Cykl czwarty, dzień siódmy. 234 mamy, jeżeli chodzi o punkty naszych umiejek. Teraz będziemy domostwo sobie ulepszać na potrójny dom. No i znów będziemy zaraz to wycinać. I to będzie nasza taka wielka, ale to wielka oaza bobrów. Tu sobie chyba farmę nawet zostawimy. I to będzie taka właśnie tylko i wyłącznie taka właśnie miejscówka, jeżeli chodzi o farmy. Jeszcze dwie kłody. Dajecie, chłopaki, dajecie. Dobra, i teraz tak. Musimy chwilowo przerwać nasz tutaj naszą produkcję. Moc poczwórny jest potrzebny. Pyknięte. Najwyższy priorytet. Bo tu nadal mocy nie ma niestety. Dobra, domostwo możemy odblokować w tej chwili już. Oczywiście, że tak. I takie są właśnie domostwa poczwórne. My się nie bawimy ze schodami. I tu kolejna moc pójdzie już w ten deseń. No rób. Wyknięte. Ej, to tutaj wcale nie musiałem? A, bo jeżeli budynki są równolegle do siebie, to nie trzeba. No dobra. Halo. Nie wolno. Jeżeli są równolegle, to nie trzeba. Robimy deski. Panowie, robimy deski. Robimy dużo desek. 7 sztuk mamy. Starczy. Dobra, tu dalej sobie przyciągniemy. On też mogę do końca nawet sobie przyciągnąć. Dobra. Nie spać, pracować. Pracujemy, panowie. Ja wiem, że dosyć mało we mnie emocji w tej chwili, aczkolwiek, no słuchajcie, to jest taki gameplay na wyluzowanie, żeby sobie popatrzeć mniej więcej, co my tu robimy i tak dalej. Więc też nie oczekujcie ode mnie w tej chwili, to nie wiadomo czego. W szczególności jak tutaj prowadzimy bobrów tylko. Bobry, nie bobrów. 0 dzieci, 26 dorosłych, spoko. No już będziemy mieć przejście przynajmniej. Nawet jak nam jedzenia zabraknie, to będzie można szybko się ewakuować stąd. Będziemy musieli sobie zrobić również mały magazyn. Nie, to nie jest to. Pożywienie, gospodarstwo. Stanowisko zbieraczy, też nie. Gdzie to było? Praca. Postronek tragarzy. A to budowniczych. O kurde. Nie zauważyłem tego. Dobra, to teraz robimy 250. Dobra, przestało się już tutaj nam lać. Ale woda ruszyła w jednej chwili. Teraz to chyba jakaś ulewa jest w tej chwili. W ogóle właśnie nie ma w tej grze żadnego deszczu, nic. Też dziwne. No serio, tej wody jest sporo w tej chwili. Porwany budynek? Gdzie? Aj, przesadzacie, chłopaki. Żeście w ogóle jednej rzeczy nie dokończyli, a już się bierzcie za inne. Już się bierzecie za inne.
Dobra, ale robią tutaj ten budynek, więc jest luz. Jest spoko. I tu sobie walniemy kolejne odseparowanie. Od dystryktu. Ja w ogóle się mogę wyswanić i zrobić to w ten deseń, że tą ścieżkę usunę. O, właśnie tak. I tu będziemy mieć ten dystrykt, który tu już jest. Bo oni to zrobią bez problemu. Tu zrobimy za chwilę odseparowanie od dystryktu do tych pomp. Ej, to jeszcze byśmy, kurde, ej, dobra. Oni tu chyba jeszcze nic nie powalali, nie powalali. Czyli znów zmieniamy zdanie. Znów zmieniamy zdanie, będziemy robić tutaj... Będziemy robić tutaj za chwilę jednak te większe rzeczy. Zniszczy zasoby, wykorzeńcie mi to. I tu pierdykniemy jednak te duże baniaki. Tak to pykniemy. Na razie dwa starczą, to nie jest problem. Chłopaki tutaj pracują w tych naszych budynkach naukowych. No, robią to, spoko. Zrobili pompy. Fajniusio. Nadal budynek jest odseparowany, niestety. I za chwilę połączymy wszystko. No i niestety, czy niestety, będziemy musieli zrobić sobie ten budynek, który nam tutaj pozwala na przenoszenie surowcy, bo na przykład jak tu jest dystrykt w tej chwili jadalny, no to tu z tym będzie problem. Tu z tym będzie problem. A, miejsca to my już nie mamy. Dobrobyt 5 niby. Nadal nie zrobili tego, co mieli zrobić. Kurde. Czym oni się tak zajmują? No i gdzieś tutaj sobie również zrobimy dystrykt taki energetyczny. Nie wiem, czy sobie tutaj delikatnie tego nie powycinam. I tu energii nie zrobię. Chociaż czy tutaj to przeszkadza? Jeżeli chodzi o moc... Wiatraki, ej, właśnie, bo co jeszcze wiatraki? Dobra, kolejna pompa już stoi. Więc rozumiem, że tu już woda... No nie, wody nie ma, bo nie ma zbiorników. Nie ma zbiorników, nie ma wody. Jak to odseparujemy za chwilę, to już w ogóle będzie problematyczne. Ale widzę, że z tym drewnem jakoś tak nie kulejemy. A kolejna susza za 3 dni. Sushi. Zbiorników raczej nie dokończą. Może tą pompę jedną dokończył, ale zbiornika nawet jednego nie zrobił zapewne. Widzę, że chłopaki sobie w kulki lecą. Właśnie to dokończcie. Da się? Da się. Pyknięte i już mamy wodę. Już nasze pompy działają. Właśnie, te wylewaczki. Do czego są te wylewaczki? Mechaniczna pompa wody. Też spoko. Tutaj to ma mieć swój priorytet kolejny. Kolejny priorytet. Weź chłopie, zostaw to. Zostaw to, powiedziałem. W sumie, tak już mam 350, więc bez problemu sobie zrobimy ten nowy moduł, który pozwala nam, na punkt odbioru. No właśnie,
I potrzebujemy 250 plus 250, czyli jeszcze i tak tego nie zrobimy. Punkt dystrybucji. No, może nie. Może nie tak. Gdzie był ten punkt dystrybucji? Tu jest punkt dystrybucji. O, zróbmy to w ten sposób, bo w razie czego skasujemy i tyle. I potrzebujemy jeszcze 250 na to, żeby gdzieś zrobić ten punkt odbioru w tym miejscu. I będziemy sobie przechodzić, ładować towary tu i będziemy się już tu wtedy dalej rozbudowywać. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Jeżeli chodzi o harmonogram i o Discorda, to macie wszystko w opisie, ewentualnie we wstawce, która była przed sekundą. Tak więc jeszcze raz, trzymajcie się. Hej, hej!